W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Wracając do tematu boksu zawodowego, to we wrześniu kibiców w Polsce czekają kapitanie wielkie wydarzenia, bo to będzie walka Tomka Adamka z Witalijem Kliczko o pas WBC. Na wstępie chciałem pana zapytać, jaka byłaby pana reakcja, jeśli otrzymałby pan propozycję wystąpienia na tej gali? Czy zgodziłby się pan wrócić jednak między liny i pokazać się na takim wielkim wydarzeniu na stadionie, gdzie no, dziesiątki tysięcy widzów będzie to obserwowało? Na pewno taka publiczność, jaka najprawdopodobniej zgromadzi się na Maślicach we Wrocławiu. Mówią, że może być to liczba 50 tysięcy wiernych kibiców. Nie, myślę, że nie tylko z Polski, ale też pewnie zjadą się z Ukrainy, z Niemiec, może z innych krajów tutaj ościennych. Nie, to byłoby bardzo ciekawe, gdyby to mi coś takiego zaproponował, aczkolwiek nie wiem, czy on ma tak wiele do powiedzenia. Z tego co wiem, to tutaj team K2, czyli panów Kliczków, decyduje o tym, kto będzie walczył. No ja tutaj bym na miejscu ludzi tutaj, że będę teamu Tomasza, wcale się nie godził na to. Myślę, że decyzja powinna zapaść jakby połowicznie. Ten wystawia 5 swoich zawodników, przyjaciół, nie wiem, znajomych z Ameryki, z Polski, z Niemiec, no i Ukraina, Ukraińcy również. Nie wiem, to są sprawy już takie bardziej no tutaj tam zewnętrzne u nich. Nie, no ja na pewno bym takie coś tutaj rozpatrywał, jeżeli dostał taką propozycję. No byłoby to bardzo ciekawe i myślę, że chyba bym się skusił. Z pewnością ma pan wielką wiedzę bokserską, bo w tym boksie już jest od wielu lat. Więc chciałem zapytać, jak pan widzi scenariusz na walkę Tomka Adamka z Witalijem Kliczko i co Tomek musiałby zrobić, żeby w tej walce nawiązać rywalizację z dużo większym i z dużo silniejszym bądź rywalem? Ja ciągle jestem optymistą i wydaje mi się, że tutaj walka z Tomka z Kliczko no, na pewno będzie najtrudniejszą jego potyczką, przynajmniej teraz tak można tak sądzić, nie wiadomo jak to będzie w ringu może być różnie, a czasami jeden cios decyduje o przebiegu walki, dobry dzień, zły dzień, a ktoś może mieć samopoczucie ogólnie każdego z osobna. No, jeśli chodzi o umiejętności, Tomek ma ogromne. Jeśli chodzi o te warunki fizyczne, jest tutaj przewaga Kliczki zdecydowana. Ale myślę, że mądrość Tomka, tutaj rozwaga też jego, bo tutaj nie można, no wiadomo, każdy z nich jest wojownikiem. Tomek tak samo, Kliczko, ale no tutaj trzeba pewne elementy przygotować taktyczne. Tomek na pewno to umie, tym bardziej, że ma świetnych trenerów w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, którzy mu doradzą, jak ma tą walkę jakby toczyć. No tutaj ja mówię, Tomek zada, taki jest mój scenariusz, no taki wyobraźni w mojej głowie, że Tomek zada jeden cios więcej i tą walkę po prostu wygra.